Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek Poczty od Widzów. Zapraszam do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. Zanim zacznę odcinek, krótkie info dla Was. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moją skrytkę pocztową, na ten moment ona jest dalej aktualna. Jak wiecie, ja się będę przeprowadzała. Jestem w trakcie przeprowadzki dość daleko od mojego obecnego miejsca zamieszkania. No i ostatnio na tej skrytce troszeczkę mi nie było. Jeżeli komuś adresowało paczki, to przepraszam bardzo, ale słuchajcie, po prostu nie miałam możliwości tak często podjechać, tak jak to było potrzebne. Ale teraz na pewno będę zaglądała na tą skrytkę, bo wiem, że właśnie wysyłacie mi albo piszecie o tym, że planujecie wysłać właśnie jakieś paczki z okazji moich urodzin. Moje urodziny będą 2 kwietnia, także na pewno w tym okresie, jeszcze tak do początku kwietnia, będę zaglądała bardzo często na skrytkę, więc nikomu nie odeślę. Co będzie dalej, zobaczymy, bo znalezienie skrytki w nowym mieście nie jest dość takie łatwe, ponieważ zawsze są one pozajmowane, ale tak jak mówię, na razie jest ta skrytka dostępna, ale nie wiem jeszcze jak długo, więc jeżeli chcecie wysłać coś, no to tak mi się wydaje, jest to ostatnia okazja, sobie te paczki uzbieram, po prostu będę miała troszeczkę później więcej tych paczek na kolejne odcinki, więc trochę odcinków na pewno będzie. Słuchajcie, trochę paczek jest, także tutaj zaraz się zabieram do otwierania. Na początku, słuchajcie, może Wam pokażę pocztówkę, bo tak pocztówki w okresie wakacyjnym często się trafiają, ale tak jak są ferie, to właśnie ktoś tutaj pojechał na ferie i jak widzimy, mamy tutaj śnieg. No i tutaj mam informację, że mogę przeczytać na odcinku, więc czytam. Droga Paulo, przesyłam Ci gorące pozdrowienia ze słonecznych Alp, oglądam Cię od początku. Gram id około 10 tysięcy na glam. Wow, no to nieźle, to już kurczę bardzo długo. Bardzo Cię lubię, ponieważ tryskasz pozytywną energią i radością, kocham Cię. Ściskam, pozdrawiam, Mariusz. Możesz przeczytać na odcinku, pozdrowisz. Dziękuję Mariusz za pozdrowionka. Mam nadzieję, że udał się wypoczynek, że na nartach czy tam na snowboardzie sobie pojeździłeś. Buziaki, źle? Bardzo fajnie, właśnie uwielbiam pocztówki, także to mnie zawsze bardzo cieszy. I słuchajcie, zaczynamy. Pierwsza paka tutaj jest już. Uwaga, uwaga. Bez zbędnego gadania. Może sobie tutaj patrzeć, tu jest już taka duża, ale ją odłożymy na bok. I słuchajcie, gdzie są moje nożyczki? Są noże, nożyczki, wszystko jest. Już sobie tutaj odkleiłam taśmę, ale nie zaglądałam co w środku, także razem z Wami sobie to zrobię. Uwaga! Wszystkiego najlepszego! O, słuchajcie, no właśnie mówiłam, że dużo osób mi pisało o tym właśnie, że szukają dla mnie urodzinowe paczki. Moje urodziny 2 kwietnia, a jeżeli chodzi o adres skrytki pocztowej, oczywiście w opisie każdego filmu się znajduje, więc tutaj jest lista rzeczy, jest list, także ja już sobie tutaj otwieram, no i pewnie jak to zwykle będzie ponumerowane, zaraz to zobaczymy. Więc uwaga, jest tutaj karteczka z numerkami, lista, wiecie co, odłożę może to na dół, żebym się nie pokułam. Jeden list, to chyba była jedynka, 2 i 3 sfery zimowe. Na początku, wiecie co, ja tutaj powyciągam tą bibułę, bo będzie po prostu mi łatwiej to wszystko ogarnąć. Dobra, jak kolorowo. A zobaczcie w ogóle jaka paczka ładna w środku. O, takie fajne papiery. Dobra, jedyneczka to list, tak jak mówię, zawsze sobie na końcu czytam. I teraz 2 i 3 szukam, jest trójeczka i 2. Dobra, czy to jakieś pocztówki? Jak tak, to bardzo, bardzo pięknie. No, dokładnie. O, Barcelona, na ferie do Barcelony. Super pomysł, zobaczcie. Jeszcze nie mam pocztówki z Barcelony. W ogóle w Barcelonie nigdy nie byłam, a bardzo chciałabym się wybrać, także mam nadzieję, że kiedyś uda mi się to zrobić. A kolejna z Londynu, a w Londynie właśnie byłam w listopadzie, tak. Także Londynek jest, bardzo lubimy Londynek, także 1, 2, 3 mamy tutaj, 4 na zdrapeczki, where is 4, tutaj mam 5, 6, a gdzie moja 4, kochani? O, jest, tutaj takie opakowanie. Dobra, jest kubek, słuchajcie, nowy. Zebrałam ostatnio moje pieniążki, grosiczki na zdrapeczki. Dziadek mi policzył, było tam około 5 dych, także słuchajcie, zrobimy kilka odcinków. Też zdrapka wielkanocna się szykuje, także to też na pewno wydam na te zdrapki, także nie martwcie się. I uwaga, cóż tutaj jest? Ale wiecie co, że to 5 kilo ważyło. 5 kilo ważyły te monety i 50 zł tam było właśnie, coś takiego. Także to mi zdrapki wyszłam. Ile mamony! Dobra, teraz słuchajcie, będzie 5. I 5 to są słodkości. 5, 6, 7, 8 to są słodkości, także spoko. Słuchajcie, właśnie tak jak mówię, słodyczy, to ja ostatnio zrobiłam sobie odstawkę od słodyczy i powiem Wam, że jak jem coś słodkiego, to wydaje mi się, że to ma mega, mega dużo cukru. O, żelki, fajne, lubię je. Ale słodycze na pewno będę zbierać na odcinki słodycze. Test słodyczy od widzów, coś takiego, bo zaproponowaliście, żebym coś takiego zrobiła i mówię, że to jest bardzo fajny pomysł, tylko muszę znaleźć takie rzeczy, których jeszcze nie jadam, bo wiadomo, jak ktoś mi wyśle jakiegoś batonika takiego w miarę popularnego, no to mówię, tak już jadam. Ej, te żelki chyba są spoko, kiedyś chyba je jadłam.
No, a przede wszystkim, słuchajcie, jeśli byście chcieli mi coś wysłać, no nie mówię, żebyście mi to wysłali, no nie, ale często się ludzie pytają, Paula, co byś chciała, albo co, jeśli mogę coś Ci podarować, to po pierwsze dla piesków, a jeżeli coś konkretnie dla mnie, to Kinder Niespodzianki, patrzcie, tutaj mam kule z Kinder Niespodziankami, to akurat są Kinder Niespodzianki od widzów, i jak uzbieram właśnie tych trochę Kinder Niespodzianek, to będę robiła otwieranie Kinderków od widzów, więc myślę, że spoko. O, że luzki znowu, kiedyś miałam na nie fazę, powiem Wam, że jadłam je kiedyś często. Jaki to był numer 7, teraz 8? Już tak gadam szybko, już się trochę myluję. Numer 8, cóż to będzie? Nie mam pojęcia. Trochę jak chipsy, ale na chipsy to za mało, więc pewnie kolejne żelki. O, te lubię. Ja w ogóle lubię Haribo, słabe są. Ale te są takie właśnie moje ulubione. I mój ulubiony smak to zielony, więc zawsze tak jak idę do sklepu, to szukam, żeby było dużo zielonych. Dobra, to możemy odjąć. 9 do nowego mieszkania. Tu mamy coś 12, 13. Gdzie jest 9 do nowego mieszkania? No chyba świeczki, słuchajcie, ostatnio, jak właśnie robię porządki, to powiem, że mam tyle tych świeczek, kiedy ja to zużyję. Chciałabym zrobić coś takiego, że jak będę miała nowe mieszkanie, tylko nie wiem, czy to mogę zrobić, czy tak na podłogę mogę postawić. Zrobić tak wzdłuż korytarzem świeczki ustawić i taką fotę zrobić. nie wiem, czy to dobry pomysł, ale tak jak myślałam, właśnie są te świeczuszki. 9, tutaj odkładam sobie na ziemię. Mam akurat dużo miejsca, a stolik mam mały, mogę Wam sobie go pokazać. Taki malutki kwadracik, ale... Jak na razie się mieści. 10, moja ulubiona, co tam, herbatka. Uwielbiam właśnie, jak przysyłacie mi swoje ulubione herbaty, zawsze mogę popróbować, co tam dobrego moi widzowie piją. O, wiśniowa, to jest ta z Tekene. W sumie ją piję też, jest spoko, no nie? Choć ja wolę akurat tą, jaką? Pożyczkową, ale to też jest git, miałam okazję ją pić, także również polecam. 10, 11... Kabelki, a ja przeczytałam gdzieś co? Na kiełbaski? Co? Na kiełbaski? Kabelki, czy to żelki, czy to? Jakie kable długie, O, to zrobimy do testu jakieś słodyczy, kurczę, bo to kiedyś jadłam te kable, tylko jadłam zawsze zielone. A tych dawno nie jadłam. O, to też się do teściku przydadzą. Dobra, to było tak, kabelki. 12 moje ulubione, 13 coś sunego. To będą chipelki. Ja na początku 13 chciałam. O kurde, ej, to mnie dobrze znasz, bo ja właśnie mówiłam, że moje ulubione chipsy to Pringles, przepraszam, bo tak to się czyta, i bekonowe właśnie. A wiecie, że te chipsy podobno są wegańskie, że w ogóle podobno one nie mają sobie żadnego mięsa w składzie, tak słyszałam. Dobra, pomyliłam się i nie zrobiłam tej kolejności, co trzeba, więc czeka na 12, ale musiałam się dowiedzieć, czy to te chipry, czy to dobre. A to co? Co to jest? Jakieś ciastka? Uuu, ładnie, smakowicie to wygląda, kurka wodna, nie idzie. Ile słodyczy, jakie to napas na rok jest. O, to słuchajcie, czekaj, to jest coś z Hiszpanii. Ale! Dobra, to robimy test słodyczy z całego świata, słuchajcie. I ja będę takie właśnie zbierać różne słodycze i wtedy... To jest dobry pomysł, słuchajcie, jak nagrywam. Ja w ogóle najlepsze pomysły... Tutaj jest 15 jajko! Fajnie. Najlepsze pomysły zawsze padam wtedy, kiedy mówię na głos. Także tak z mojego doświadczenia. Jajuszko! Jedyneczka, a jakaś taka tego. Dobra, czyli słuchajcie, wyciągam moją magiczną kulę. Tutaj już tym razem zdrawki nie znajdują, tylko jajka. Dobrze, mnie to śmieszy, ale kurde, chciałam zawsze, bo jak chodziłam na świetlicę, to była taka kula wypełniona na jakichś losowaniach czy coś, tylko tymi jajkami żółtymi, tam się jakieś numerki losowało, a ja stwierdziłam, że sobie zrobię taką kulę z jajkami Kinder Niespodziankami i to mnie bardzo ucieszy. Ej, tu czegoś nie otworzyłam? 14 z Hiszpanii. Aha, czekajcie, to ja nie wiem, czy to było z Hiszpanii ta ciastka w końcu. No dobra, no coś mogłam się pomylić, ale jeśli to też z Hiszpanii, to spoko. Czekajcie, tylko chyba trzeba... nożyce. A, to jakaś taka guma Orbit o innym smaku, wiecie? Ja byłam kiedyś na Ukrainie i pamiętam, było mnóstwo różnych smaków. Arandanos. Arandanos to pewnie jakieś jagody czy borówki, coś takiego. Dobra, ja tutaj szukam tego listu, gdzie go położyłam. A, jest pod hajsem. I już zaraz się dowiemy, od kogo jest paka. List, słuchajcie, przesłany z Gdańska 17 marca, wysłany od Briana. I Brian ogląda mnie od niedawna, czyli od lipca 2016. Nigdy nie oglądał żadnych popularnych youtuberów, tylko pojedyncze filmy i pewnego dnia wpisał wyszukiwarkę vlogi z podróży, bo takie najbardziej lubię. Wyskoczyły mi twoje vlogi z Akentos. Ej, ja też ostatnio oglądałam, słuchajcie, na moim drugim kanale Glam Paula właśnie są vlogi z wakacji z Włoch.
z Chorwacji, z Grecji, jest dużo tego. I tak naprawdę powiem Wam, że te Zakynthos, ja ostatnio siedziałam i oglądałam, jak było tak zimno, padał śnieg, a oglądałam Zakynthos. O, to są naj... Ja uważam, że jak ktoś chce gdzieś pojechać do Europy, gdzie są na fajne wakacje, to Zakynthos pierwsze miejsce polecam. Naprawdę, super. Tak mi się spodobały Twoje filmy, że na stopie oglądałem rano, w dzień, wieczór, noc. Ej, ja też tak mam, jak znajdę jakiegoś youtubera, co mi się spodobają filmy, to normalnie siedzę i nic innego nie robię. Właściwie dzisiaj się spóźniłam z nagrywaniem, bo... bo oglądałem jakieś filmy. I w połowie wakacji dowiedziałam się, że prowadzisz jeszcze drugi kanał, oczywiście od razu zacząłem go oglądać. Tak naprawdę całe wakacje spędziłem na oglądanie Twoich filmów, super, nie żałuję, bo nadrobiłem może nie wszystkie filmy, ale na pewno, no właśnie, dużo tych filmów, więc w sumie się nie dziwię, że nie wszystkie. Zawsze chciałam założyć kanał taki jak Ty, ale nigdy nie miałam na to odwagi. Dzięki Tobie w końcu stwierdziłem, że założę kanał, a coraz się żyje. Dokładnie tak, było to we wrześniu, więc dosyć szybko. Ale dziś prowadzę ten kanał, jestem z tego powodu, bardzo się cieszę. Jeśli chcesz zobaczyć wyszukiwankę, wpisz Brian Geisler. Dobra, wpiszę po odcinku. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Najbardziej wyglądać na glam. Vlogi, hole do domu, nową serię mieszkaniową. Oj, dziękuję. A na kanale gram Simsy, Pocztę Widzów, Zdrabki. Tak naprawdę wszystko. Bardzo chciałabym się z Tobą spotkać, ale nie wiem, czy odważyłbym się do Ciebie podejść. Wiecie co, powiem Wam, że jak ktoś mnie widzi, to po prostu na luzaku do mnie podchodźcie, bo nie ma co się wstydzić. Ja Wam powiem, że to było chyba 5 albo 6 lat temu. Dopiero jak wrzuciłam swój pierwszy film na YouTubie, to właśnie spotkałam youtuberów w Złotych Tarasach i ja do nich podeszłam nie jako youtuberka, tylko po prostu jako Micka. I powiedziałam, siema, oglądam ich. Oni by tacy zdziwieni, bo wtedy nikt nie podchodził, no nie? Ale trzeba być odważnym, potem będzie się żałować, no nie? Gorzej, jak ktoś z jakimś chodzi, no nie? Lepiej podejść, siemka, siemka. O, ja myślę, że to fajnie, sympatyczne zawsze jest. Tylko wszystko wiadomo z rozsądkiem, bo jak na przykład wchodzę do łazienki, to mi się nie puka do drzwi i się nie szarpie za klamkę, a takie rzeczy też się zdarzało, co było mocno dziwne. Dobrze, mam nadzieję, że paczka Ci się spodoba, wysłałem ją z okazji Twoich urodzin, więc wszystkiego najlepszego, dziękuję Ci, Brajanko, ślicznie. Życzę Ci, abyś nigdy się nie poddawała, bo nie wiem, co ja będę wtedy oglądać spokojnie, mam taką motywację od moich widzów, po prostu ja widzę tutaj te subskrypcje, lajki, subskrypcje urodzinowe dla mnie lecą, po prostu wszystko jest naprawdę sympatycznie, naprawdę, że jesteście tu ze mną, więc raczej nie zamierzam przestawać nagrywać, jak na razie. Cóż dalej? I oczywiście zdrowie, bo ono jest najważniejsze. No naprawdę, przepiękne życzenia. Jak coś by się działo, to pamiętaj, że masz swoich ukochanych widzów. Pozdrawiam Ciebie i Twoje słodkie pieski. PS, napisałem to komputerowo, żebyś mogła spokojnie przeczytać. Brian, mam nadzieję, że się nie obraziłeś, że przeczytałam ten list, bo ja zazwyczaj listy czytam po odcinkach, ale słuchajcie, jak ja sobie ten list zaczęłam czytać i mówię, kurde, taki fajny liścik, tak dużo takich fajnych, pozytywnych słów, także myślę, że chyba fajnie, że go przeczytałam. Dzisiaj w ogóle mi się tak fajnie nagrywa tą pocztę od widzów, że ja bym nawet mogła zrobić oddzielny odcinek z tej całej paczki. Ale dobra, słuchajcie, dziękuję Brian, pozdrawiam. Oczywiście, że paczka się podobała i lecimy sobie coś z kolejnym. O, tu jest taka duża paczka. Zobaczcie już i chcę ją otworzyć. O, jest, także lecimy. Kochani, paczka otworzona, zobaczcie jaka fajna w ogóle. Jaka wielka, jaka ciężka. Z zebrami, nosorożcami, słoniami, także wow, otwieram. Czekajcie, gdzie to odłożyć? Może tu? Patrzcie. No sporo tego. Czy to znowu paczka urodzinowa? I tutaj jest oczywiście spis treści, jak widzicie, karteczka. Otwórz jako pierwszy list. Dobrze, otwieram. Jest od Oli, potem dalej to przeczytam, bo no powiem Wam tak, jestem mega ciekawa, co tutaj się dzieje. Gdzie jest jedyneczka? Jedyneczka, trójeczka to jest. Jest jedyneczka, uwaga. To jest informacja, coś do ust. Cóż to do ust, słuchajcie, pomadeczka wiśniowa, kiedyś takie pomadki mega, mega używałam często, ale było to dokładnie za czasu szkoły gimnazjalnej czy podstawowej. Numer 2, coś co może być w każdym kolorze, raczej nie inaczej, ciekawe, cóż to jest. Słuchajcie, to jest lakier do paznokci, tutaj taki różowiutki, ale jeszcze to coś znalazłam fajnego. Jak to są glamdronki i chciałam powiedzieć i poziomki, nie, i motylki, to chyba gumki do ścierania. Dobra, trójeczkę sobie już tu znalazłam, trójka do kąpieli, czy to żel marakujowy? Jak wy wiecie, kurde, jak ja was znam, znaczy generalnie, jak jest coś marakujowego, to wiadomo, że to raczej zostanie do mnie przesłane. Tutaj taką kokardkę znalazłam, zobaczcie, fajna? Widocią? Możemy sobie ją przypięła teraz, co wy na to myślicie? Co wy na to myślicie? Szotam, szo powiecie, czy Gram Paula to najlepsza youtuberka na świecie? Tak czy nie? Piszcie w komentarzach, a kto dotrwał do tego momentu,
niech napisze kokardkę. Robię zawsze sprawdziany obecności. Patrzę, czy moi widzowie nie śpią i czy uważnie oglądają, bo to jest w sumie bardzo ważne, żeby oglądać, żeby wiedzieć, co się mówi. 4 na słodko. Where is 4? To jest 8. Słuchajcie, trochę ciężko jest zawsze z odnalezieniem tych wszystkich numerków. To nie wiadomo, co to za numer. 9. Dziwnie to wygląda. W sensie w dotyku, nie powiem, z czym mi się to skojarzyło, piątka. Słuchajcie, może ja będę otwierać po prostu sobie tak, jak to znajdę. Gdzie to jajko? Ej, dajcie mi jajko otworzyć. Ja jestem na takim etapie powrotu do dzieciństwa, że ja muszę te jajka pootwierać. Naprawdę, nie obraźcie się na mnie, ale jajko to jest dla mnie największa nagroda. Naprawdę, wy sobie nie zdajecie sprawy. Mam nadzieję, że się nikt tu nie obrazi, że ja tutaj znalazłam fajną rzecz. Przynajmniej ja tak myślę, że to jajeczko. Kocham jajka Kinder. To jest moje... Powinnam sobie zapisać zawód na Facebooku. Zawodowy otwieracz jajek Kinder. To było śmieszne, co? Taki zawód na fejsie. Jak tam ludzie mają, szlachta nie pracuje, coś tam AMC napisała o jajkach Kinder. To było śmiechowe. Tak próbuję to otworzyć, żeby to się nie rozwaliło. Ale w ogóle pięknie przetrwały te jajeczka. Ale pięknie je pakujecie, także nic dziwnego. Jest jajuszko. Patrzcie. Tylko nie mogę tego rzucać bęc, tylko kładę. Patrzcie, no ja już, o kurza mać, to ja. Dobra, otwieram piątkę, bo czwórki nie widzę, zapachowe, czyli znów świeczki. Jak to biedronkowy papier, widzicie to? Jak to glądronka, jak to zwierzęta są. Tutaj lwy, słonie, nosorożce, wszystko się zgadza. Summer fruits. Kurde, patrzcie, owocowe świeczki. Owocowe, przygoda. Dobra, była piątka, to teraz tak 4, 6 szukam. 7 jest. A to co to jest? B. Otwórz na końcu. O nie! Ja nie lubię na końcu zatwierać. Ja zawsze to, co na końcu, to trzeba, to ja na początku. Ja się nigdy nie słucham, chodźcie. Ja to jestem nieposłuszany. Co to jest? Słuchajcie, to jest kurde korona? Korona z cukierku. O, bony, nie mogę. Jak ja lubię te cukierki, nie dwa, ale nikt nie wpadł na pomysł, żeby wianek z nich zrobić. Słuchajcie, jak ja robię miniaturę w tym wianku. Mi się wydaje, że ten wianek z cukierku mega pasuje. No po prostu jesteś sztosem. Ola, że wymyśliłaś to, tak? Dobrze mówię, że Ola? Dobrze, zapamiętałam. Sztosem jesteś, że wymyśliłaś wianek z cukierku. Numer 6, ozdoba do domu. Słuchajcie, nie wiem już, jakie to są numery. Troszkę się pogubiłam, ale ważne, że wszystko fajnie jest, prawda? Takie oto serce. Serce z wikliny, kolor biały. Ciężko mi się porusza głową w tym, boję się, że mi to spadnie. Ogólnie wianki, to 7 to jest coś, co lubisz, ale trochę się przyjadło. Ale jakaś się skusisz? Jakoś się skusisz, okej. Okay. W każdym razie chcę wam powiedzieć, że wianki się kojarzą z koncertami. Florence de Machine, zawsze na te koncerty chodzę w wiankach. Okej, okay, mamy tutaj tak. Malinki, bardzo fajnie, lubimy malineczki. I ski les. Dobra, odkładamy na bok. Pełna równowaga, pełna powaga musi być. Numer 8. 8 to jest mniam, mniam. Worełko dostałam. 9 już piłaś. Co to za dziewiąteczka? Herbatka marakujowa. Normalnie, jak ja piję ją codziennie, bo już mam tyle tej herbaty. Ale jest git, normalnie. Jest git do śniadania, zielona herbata, polecam. Dobra, szukamy teraz dalej. 13, szukam 10. Nie wiem, czy coś takiego znajdę. Widzę 12. Słuchajcie, jolo, elo, otwieram jak leci. Tylko, znaczy jak leci, no a już 10 to było, to było jajko. 11 to jest? Nie, to jest 12, to może jeszcze 11 znajdziemy. To jest, co to za numer? 13, 16, jest 11. Kochani, wracamy do prawidłowej numeracji. 11 znasz i lubisz, co ja lubię znam. No, powiem tak, lubię, ale już się to przyjadło, no ale git, do jakiegoś ciasta się nada, galaretki, turururu. Dobra, numer 12 to dla Steli, o, a dla Ty, a, kawałek, a nie dla Ty, chyba też coś dostanie, dla Steli jest tak, Denta Sticks, no to bardzo się cieszę, Stella to uwielbia, przysmaczki i sznur. Powiem wam, że Phoebe to sznury podkrada Steli, więc ja myślę, że może to być wspólny sznur, ale widzę tutaj 13, teraz jest wielki ten sznur, może tu na bok, bo już to nic nie mieści na stole. A dla Fiszy jest oto taka gałeczka różowiutka i również przysmak, także super. Nie będą się bić, bo one zawsze się biją. Jak Stella dostaje, to Phoebe
zdrosne i tak dalej. 14, hi, 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 co to za śmieszki? Śmieszki, heheszki. Ej, tu mam czwórkę odnalezioną. I 14. Dobra, to tu chyba wszystko. A, jest! Jest jeszcze 17 tęczowe. Ale tu rzeczy, kochani, naprawdę, ja nie wierzę was. Naprawdę was nie wierzę. Co tu się dzieje? Ucha, 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 kucha. Jakie to teksty. Paula, dobra, otwieramy czwórkę. Co to jest na słodko? To mi wygląda na kinder niespodziankę. A, to Fiba jest! Jak ja nie zobaczyłam? Chodź tutaj, Fiba, mam coś dla ciebie. Ja wam ją pokażę, chodź. Patrzcie, tu dziki. Dziki z Ameryki przyszedł do nas. Chodź, siadaj tu. Tylko zabiorę te nożyczki, noże. Będziesz tu siedzieć. O, lubiłeś się z psem nagrywki. A nie tak dalej. Nie, no tu jej w ogóle nie będzie widać. Fiba! Tu się spójrz. Tu. Te. No ona nie chce. Ale widzicie ją. Jak ja jej nie zauważam. Tam będą Fiba dla ciebie przysmaki. Możesz tam przejść tam. Chcesz na tym się ułożyć w sumie? No to jak lubisz, to dobra. Czekajcie, bo ja tu gdzieś te noże. Uuu, Fiba byś wlazła na noże, byłoby niekolorowo, ale dobrze. Fiszka jest tutaj w ukryciu. Skamuflowała się pod paczkami normalnie. Teraz się patrzy, co tu jest, bo ona już się dowiedziała, że co pytani. Może ona spała tu i nie zobaczyła, że ja nagrywam? Ja nie wiem. Co to za piesu? Normalnie, słuchajcie, kto uważnie ogląda moje odcinki, ten widzi śmieszki i widzi na przykład psa na odcinku, bo ten pies lubi się czasem pojawić. Dobra, tak myślałam, że to Kinder Czekolada. Wracamy do numeru 14. 14 to było hi, hi, hi. A ja, co są za śmieszki, heszki? Pytam się. O, ja się przestraszyłam. O, ale się przestraszyłam, jak to takie futro wyskoczyło. Ludzie, jedynie ja mam zawało do stenoherę. Co to jest? To ja, Fiba, nie bój się. No nie mogę tego tworzyć. Przylepiło mi się coś jeszcze. Jak to jakiś ogon. Boję się, słuchajcie, to rozcina, że to rozwalę, no nie? Dobra, tutaj widzę kolejne ognisko. Jezu, co wy mówicie? Jak ja tu widziałam jakąś mordeczkę. Chyba. Ale ona się patrzy, szkoda, że nie widzicie. Hehe, jak ona wsiadła, ta zabawka. To mysza, ona lubi myszy. I taki oto kaczka długopis. 15 są to... często używasz, ja nie wiem co. To mi się kojarzy z drobkami. O! A, maseczki, okej. Okay. Myślałam, że zdrabki. Albo, że takie saszetki, niespodzianki. Co mam ostatnio zamiar to zrobić? Dalej. Mamy monsterki. 17 to flamingi. Zeszyt flamingi. Zawsze mile widziany. Uwaga, to ktoś sam... A to sam ktoś zrobił tego flaminga. Ktoś sam zrobił zeszyt. Tak wyryte i pomalowane. Wyryte, jak to brzmi. No, ale wiadomo, co biega. I jest bonus. BBB. Bonusik mi się wydaje, że to kubek. Czy ja dobrze się dowiaduję? Myślicie? Tak wygląda, jak taki kubek. Tam, taram, tam. Kochani, będzie to zobaczyć! Jak ja się popatrzę, zaraz Fiba! Fiba, nie denerwuj się, Fiba zawsze jest zainteresowana, jak ja krzyczę. I zawsze mi drapie, jak ja nagrywam. To jest kubek ze mną! Ze Stellą i z moją Fibą! Fiba, tu staje na dwóch łapach! Fiba, dostałaś kubek! Chodź tu do mnie, pokażę ci, chodź, chodź, chodź tutaj. Fibecka, kubek psyse dla ciebie, zobacz. Dobra, już, już nic ciekawego, tu naklejki. Ale ten kubek mnie rozwalił, no nie wiem, ludzie, no. Jak ja ten kubek biorę do mojego mieszkania, bo ja nie wiem, czy będę w moim mieszkaniu. Stella na pewno nie, Fibi chyba też nie, bo ona... Nie da się przewieźć, ona nie lubi jeździć samochodem i tak długo to ona nie przyjedzie. I ja będę zatęsknić za moim psami, ja będę pić z tego kubka. No po prostu dla mnie fakt. Jak ja się popłaczę zaraz. Dobra, Olenka, ja czytam już twój liścik, także sekundeczka. Tutaj oczywiście jest historia, jak Ola trafiła na mój filmik i tutaj dzięki koleżankom Natalka i Sonia powiedziały, pozdrawia, no to ja też pozdrawiam dziewczyny, pisze również, że ma pieska, piesek łobuz, mój pies już jest grzeczny, już tak nie łobuzuje, kiedyś łobuzował, ciekawe. A, bo ty dostałaś, właśnie on rok będzie miał, no właśnie, to takie psy to jeszcze łobuzerka jest, a takie już stare jak mój 7 lat, no to już trochę... takie niedźwiadki, no nie? Sen zimowy i tak dalej. Lubię się jeździć konno, ogólnie moje hobby to sporty i zwierzęta. Bardzo fajne sporty. No i tutaj koleżanka też pisze, żeby pozdrowić Fałkowice, czy Falkowice, nie wiem czy tu L czy E. W każdym razie pozdrawiam,
które znajdują się niecałe 30 km od Krakowa. Jesteś niesamowitą, piękną, mądrą osobą, zdolną. Widzę, że wkładasz dużo pracy w nagrywanie na YouTube. Bardzo mi miło, że dziękuję, że to doceniasz. Chyba jako na sznur zobaczyłam, mówiłam, że ona ten sznur weźmie. To stary miał być. Dobra, gryź. Chyba lubi te sznury, także niech sobie pogryzie trochę. Bardzo mi miło, jeżeli są osoby, które właśnie doceniają tą pracę, bo ktoś mówi: Paula, to nagraj jeszcze jeden film, staram dzisiaj jeszcze jeden. No powiem wam, że to kosztuje dużo, dużo czasu i tak dalej, więc nie jest to wszystko takie proste, żeby tak nawalać, nie wiem, 3 filmy dziennie. Ja podziwiam osoby, które tak robią, bo to naprawdę jest niezłe wyzwanie. Oczywiście bardzo to lubię, nie narzekam, tylko po prostu właśnie fajnie, że widzę, że są osoby, które doceniają, widzą, że to jest bardzo dużo pracy włożone. I subskrybuję mnie koleżanka na obu kanałach, lubię oglądać wszystko. Także bardzo fajnie, najbardziej poczta od widzów, hole vlogi. Moim zdaniem nie powinna zmieniać niczego na swoich kanałach, są super, pozdrawiam serdecznie, buziaczki, twoja wielka, wierna widzka Ola. Dziękuję, buzi, chciałam powiedzieć bizu, bizu, bizu. Bizu to jest po francusku, buziaczek, bardzo lubię, bardzo mi się spodobał ten wianek z cukierką, także jest śmieszki. I co mam powiedzieć, naprawdę dzisiejszy odcinek po takiej trochę przerwie mega fajnie mi się nagrywał. Po prostu to jest jeden z fajniejszych odcinków Poczty od Widzów. I nie żałuję, że tej skrytki jeszcze nie zamykam, że jeszcze tutaj jestem. Będę starała się jak najczęściej zaglądać, żeby żadna paczka tutaj, słuchajcie, nie przepadła, żeby wszystkie przyszły do mnie. Jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe, jeżeli chcecie mi coś wysłać. Ja serdecznie wam dziękuję za oglądanie wszystkim, którzy to wysłali, którzy oglądali. No i zapraszam do zasubskrybowania. Będzie taki fajny mój prezent na zbliżające się urodzinki. Subskrypcja dla mnie, a wiecie, że zbliżam się do okrągłej liczby i to jest takie moje wielkie marzenie, żeby na urodziny ta liczba się stała, bo nigdy nie myślałam, że mogę mieć tyle subów, jest to naprawdę coś super. No i łapki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków Poczty od Widzów, napiszcie, jak wam się podobał odcinek, co wam się najbardziej podobało i tak dalej, i tak dalej. Buzi, buzi, a ja pokażę wam mojego pieska, który bawi się snurem, on tu se gryzie, ale nie, on musi leżeć. Dobra, to ja z nim wychodzę. Dziękuję, kochani, buziaki, pa, pa.